Kiedy w dniu dzisiejszym o godzinie 17 usłyszysz dźwięk syren, zatrzymaj się na chwilę. I tak jak cała Warszawa, tak i ty, oddaj hołd wszystkim tym, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim. Z okazji 80. rocznicy tych wydarzeń chciałbym przybliżyć ci te dni poprzez kilka cytatów ze wspomnień mojego ojca. Od maja 1944 roku uczęszczałem na konspiracyjne spotkania na Czerniakowie. Z początku nie wiedziałem, jak się ta organizacja nazywa. Przyciągała mnie do niej wola walki z okupantem i bardzo patriotyczny nastrój. Później dowiedziałem się, że jesteśmy maleńką konspiracyjną komórką Armii Krajowej. W drugiej połowie lipca my, członkowie organizacji, oczywiście w wielkiej tajemnicy, wiedzieliśmy już, że będzie powstanie w Warszawie. Od 25 lipca mieliśmy już stan czujności. W takiej atmosferze nadszedł dzień 1 sierpnia. Całą grupą spotkaliśmy się w szopie na zapleczu szkoły przy ulicy Czerniakowskiej 128. Mnie i kilkunastu innych w późniejszym okresie przyjętych do organizacji ustawiono w szeregu w celu złożenia przysięgi. Powtarzaliśmy za przełożonym: przysięgam być wierny ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru, o wyzwolenie z niewoli walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary mego życia. Ci młodzi ludzie nie spodziewali się wówczas, że słowa tej przysięgi przyjdzie im wypełnić do ostatniego słowa. Powstanie miało trwać zaledwie kilka dni i stolica miała być wolna. Niestety stało się inaczej. Szacuje się, że w Powstaniu Warszawskim zginęło od 15 do 17 tysięcy powstańców. Zginęło również około 3,5 tysiąca żołnierzy z armii Berlinga. W powstaniu straciło również życie około 150 do 170 tysięcy mieszkańców Warszawy, a cała lewobrzeżna Warszawa legła w gruzach. Dnia 5 września zauważyłem, że od Tygrysa, niemieckiego czołgu, w kierunku naszej twierdzy przy zbiegu ulic Solec i Czerniakowskiej jedzie mały czołg i ciągnie za sobą kable. Od razu zrozumiałem, że to Goliat, bomba na gąsienicach. Zdecydowałem się rzucić granat na sterujący nim kable, by w ten sposób unieruchomić go. Zawiar wykonałem i straciłem przytomność. Odzyskałem ją dopiero, gdy koledzy obmywali mi zakrwawioną twarz zimną wodą. Od kolegów dowiedziałem się też, że rzucony przeze mnie granat spowodował eksplozję Goliata, a ja zostałem odrzucony silnym podmuchem eksplozji, ale nasza twierdza została uratowana. Po ustaniu krwawienia z nosa i jamy ustnej, z opuchniętą twarzą, na wpół głuchy i chwiejący się na nogach, dołączyłem do plutonu. Dnia 16 września mój posterunek był w budynku pomiędzy ulicą Zagórną i Wilanowską. Ponieważ szyb już w oknach nie było, więc swobodnie wpadł rzucony przez skradającego się pod ścianą Niemca granat. Uderzając mnie lekko trzonkiem w prawie ramię, spadł metr od moich nóg. Intuicyjnie szybko chwyciłem go prawą ręką i odrzuciłem na podwórze opanowane przez Niemców, gdzie eksplodował. Za chwilę przez otwór drzwiowy z mojej lewej strony w odległości kilku metrów wpada drugi granat. Zbyt daleko, by go odrzucić. Ledwie lewą ręką przysłoniłem głowę, gdy rozerwał się, raniąc mnie w lewe udo. Poczułem jakby uderzenie pięścią. Gdy zauważył to kolega strzelający w drugim końcu korytarza, złapał mnie za ręce i zaciągnął do piwnicy. Wiedząc, że mój karabin, polski, przedwojenny, bardzo celny, potrzebny jest innym, oddałem go koledze.